Ich uczestników debaty tematem spotkania będzie teza pierwsza. Ogłoszenie niepodległości państwa Izrael w 1947 roku było wystarczająco uzasadnione i tej tezy będzie bronił Axolot oraz Rabi, a tezy przeciwnej, czyli ogłoszenie niepodległości państwa Izrael nie było wystarczająco uzasadnione, tej tezy będzie bronić Weltschmerz oraz Mikołaj. Każdy z dyskutantów wygłosi dwie główne, czterominutowe wypowiedzi, które będą następować naprzemiennie z wypowiedziami drużyny przeciwnej. W trakcie tychże wypowiedzi dyskutant powinien odpowiedzieć na choć jedno pytanie od drużyny przeciwnej. Po zakończonej debacie przewidziany jest czas na pytania od publiczności skierowane do uczestników dyskusji. Więc możemy zaczynać. Głos przekazuję stronie proizraelskiej, czyli Rabi. Zapraszam. Dzień dobry wszystkim, dobry wieczór. Ja przejdę od razu do rzeczy. Tak więc, jeżeli mamy dyskutować o tym, czy uzasadnione jest powstanie jakiegoś kraju, musimy to uzasadnić według jakichś kryteriów. I uważam, że żeby było to sprawiedliwe, należy uzasadnić to według takich samych kryteriów, według jakich uzasadnia się istnienie lub kwestionuje istnienie lub powstanie wszystkich innych państw. Więc trzeba się przyjrzeć temu, jak powstało większość współczesnych państw. Otóż na przykład po upadku imperiów międzynarodowych, ponieważ dzisiaj istnieją, wiadomo, państwa narodowe lub państwa postkolonialne głównie, po upadku imperiów w Europie powstały różne państwa narodowe i one były, powstała Liga Narodów po I wojnie światowej i według prawa powstały zręby współczesnego prawa międzynarodowego i na tej zasadzie oparte było istnienie wielu współczesnych europejskich państw. Podczas gdy terytorium podbitego ówcześnie przez Francuzów i Anglików Imperium Osmańskiego zostało podzielone według ich strych wpływów na mandaty kolonialne, ponieważ tamtejsze rejony nie obfitowały, tak jak Europa, w takie mocne tożsamości narodowe. Natomiast były pewne ambicje były. I te państwa odbyły się konferencje międzynarodowe. Po pierwsze, Liga Narodów zwołała konferencję w San Remo, która uznała prawo Żydów do posiadania tamtych ziem. Następnie był okres II wojny światowej, następnie zimnej wojny i po II wojnie światowej powstał ONZ, który również uznał prawo Żydów do tamtych ziem i uznał istnienie Izraela. W ZSRR USA uznało prawo do tych ziem. Więc jeżeli mamy używać równych standardów wobec wszystkich narodów i wobec wszystkich państw, musimy zadać sobie pytanie, które z tych argumentów odrzucamy. Czy odrzucamy całe prawo międzynarodowe, czy odrzucamy tylko prawo od Ligi Narodów, czy tylko od ONZ-u? Tak czy inaczej, zmuszeni bylibyśmy, żeby stworzyć po prostu alternatywną wersję prawa międzynarodowego, ewentualnie alternatywną wersję historii ostatnich co najmniej 100 lat, po to, żeby wykluczyć Izrael z grona państw, których powstanie było uzasadnione, mimo że wszystkie inne państwa regionu, a nawet poza tym regionem, powstały na zupełnie identycznych zasadach i ich powstanie było uzasadniane dokładnie takimi samymi regułami, czyli decyzjami zwycięskich mocarstw, decyzjami prawa międzynarodowego, decyzjami Ligi Narodów, decyzjami ONZ-u. Można też to argumentować inaczej. Można argumentować historycznie na temat tego, który naród miał jakie prawa do jakich ziem i który naród z jakich ziem się wywodzi. Przecież wiemy o tym, że naród żydowski nie wywodzi się z Europy, ani nie z Ameryki. I zawsze, przede wszystkim w tamtych czasach, kiedy przed 1947 rokiem, było ewidentne, że Żydów uważano za obcych. Gdzie była ojczyzna Żydów? Gdzie Żydzi mieli szukać tej ojczyzny? Szukali jej tam, gdzie jej szukali. Oprócz tego ważne jest uzasadnienie moralne. Czy zależy nam na takich rzeczach jak przestrzeganie praw człowieka, praw własności, ogólnie pokoju, nieprześladowaniu mniejszości i generalnym dobrobycie. A poza tym ważne jest to, kto tak naprawdę to uznanie państwa Izraela uznał. Prawda jest taka, że w historii uznali to wszyscy. To znaczy uznała to Liga Narodów, uznał to ONZ, uznało to konferencja w San Remo, uznało to USA, uznało ZSRR, uznali to przywódcy Izraela, a na końcu w konferencji w Oslo uznali to nawet przywódcy Palestyńczyków. Tak więc uważam, że istnienie państwa Izraela i powstanie jego w granicach 1947 roku jest generalnie bezdyskusyjne, jest uznane przez wszystkie mainstreamowe organizacje.
Okej, okay, dziękuję. Idealnie w czasie. Głos ma Mikołaj. Proszę. Drogi marszałku, uważamy, że owszem, prawo międzynarodowe jest ważne, natomiast z perspektywy tego, czy jakieś państwo powinno istnieć, nie powinno się patrzeć tylko na samo prawo, które jest stanowione i może prawo może być różne, może być dobre, może być złe, może być sprawiedliwe i może być niesprawiedliwe. Uważamy, że mówienie o zasadności istnienia państwa, które nie istniało już od starożytności, a ludność twierdząca, że ma z nim powiązania historyczne została rozproszona po świecie, jest po prostu bezzasadne. Jednak nie to jest najgorsze w całej tej sytuacji. Cały problem by w końcu nie istniał, gdyby nie fakt zamieszkiwania tych terenów przez ludność arabską, mieszkającą tam już od wielu pokoleń. Sama ludność żydowska ostatni raz większością na tych terenach była w IV wieku. Stąd też niemożliwym jest uzasadnienie powstania takiego państwa po tylu latach. Tym bardziej, że jakakolwiek obecność ludzi pochodzenia żydowskiego na tych terenach w danym okresie wynika głównie z powstałego na przełomie XVIII i XIX trendu do kolonizacji tych ziem, wynikającego z także nowo powstałego ruchu sionistycznego. To, że jakiś naród nie ma swojego niepodległego państwa, jeszcze nie upoważnia go do kolonizacji, zasiedlania i przejmowania terytorium innych ludzi. Sama rezolucja ONZ z 1947 roku przyznawała Żydom większość terenów Palestyny, kiedy, no, tak jak już wcześniej wspomniałem, absolutnie nie stanowili oni większości na tych terenach. Lokalna ludność w zasadzie nie miała nic do powiedzenia w sprawie tego, do jakiego państwa chcą przynależeć. Niedługo później, w wyniku wojny o niepodległość Izraela, choć obronnej, jednak sprowokowanej nieuzasadnionym dyktatem z ONZ, duża część ludności arabskiej zmuszona była do emigracji. Szczególnie, że ludność ta spotykała się z terrorem ze strony żydowskich organizacji paramilitarnych. Dziękuję. Okej, okay, dziękuję. Głos przekazuję Axolotlowi. Witam serdecznie wszystkich innych dyskutantów oraz marszałka, jak i kochaną widownię. Nasza strona propozycji pozostaje przy tezie, że ogłoszenie podległości państwa Izrael w 1947 roku było wystarczająco zasadnione. W związku z czym wypowiedź grupy przeciwnej, jakoby prawo mogło być dobre lub niedobre, wydaje się być chybione z tego prostego powodu, że prawo występuje w jakimkolwiek państwie i nadawanie mu nacechowania moralnego, ustanawiając, czy jest jako sposób uzasadnienia samostanowienia takiego państwa, mija się z tematem dyskusji. Również padł zarzut, jakoby wszyscy Żydzi, którzy tam mieszkają na terenach Izraela, przybyła z Europy oraz innych terenów. Jednakże zawsze tam była społeczność żydowska, która istniała tam nieprzerwanie właściwie od czasów sprzed Chrystusa. W dodatku możemy wręcz porównać, było stwierdzone, jakoby to, że naród opuścił te ziemię i potem do nich powrócił, w jakiś sposób obniża ich prawo do posiadania tej ziemi. A na tej samej zasadzie możemy przecież powiedzieć, że jak mieliśmy
przykład Polaków, którzy byli wywożeni na Sybir albo emigrowali do Ameryki, to czy w czasach zaborów, to czy jak oni wracali, ich oni albo ich potomkowie na te ziemie polskie, to czy oni przyjmowali teraz tereny, które nie powinny być niepodległe polskie, bo jak oni, bo ich po prostu nie było na tych, tym czasie, na tych terenach? Wydaje się to bezzasadne, gdyż w większości przypadków emigracja z terenów Palestyny była przymuszona i naród żydowski niejednokrotnie był zmuszony po prostu opuścić wbrew swojej woli owe tereny. Tak samo każdy, warto również, to co mówił pierwszy mówca naszej drużyny, czyli to, że nawet Palestyńczycy zgadzają się co do tego, że państwo Izrael istnieć powinno. W 1988 roku Yasser Arafat stwierdził, że Organizacja Wyzwolenia Palestyny akceptuje rozwiązanie dwóch państw, państwa palestyńskiego, ale również żydowskiego, Izraela. I w dodatku to podkreślił, czy to jest wystarczająco jasne. I to tak zakończył swoją wypowiedź. Co zdecydowanie pokazuje, że nawet jedyna ludność, która mogłaby rościć do tego pretensje, nawet przywódcy tej ludności zgadzają się co do tego, że państwo Izrael w latach 80. było większe niż w 1947 roku, więc jeżeli patrząc na tę wypowiedź, możemy stwierdzić, że nie tylko zgadza się na to, jak wyglądało w roku 1947, a nawet i później, jak te teren Izraela się powiększył. Jak również, tak, dziękuję za wypowiedź. Okej, również dziękuję. Głos przekazuję użytkownikowi Weltschmerz. Proszę. Tak, dzień dobry. Ja tutaj witam wszystkich zebranych, tutaj również moich oponentów. Ja chciałem powiedzieć, tutaj tak naprawdę powtórzyć nie to, co powiedział tutaj mój towarzysz z mojej drużyny, że ludność arabska nieprzerwanie od XII wieku stanowiła większość mieszkańców tego regionu. Tutaj Axolot powiedział wcześniej coś w stylu, że istnieje jakaś nieprzerwana tradycja istnienia państwa Izrael na tych terenach. To jest oczywiście nieprawda, ponieważ ostatni raz jakąkolwiek większość Żydzi stanowili na tych ziemiach przed V-IV wiekiem. Natomiast chociażby w roku 1690 na 220 tysięcy ludności muzułmańskiej było 2000 Żydów. Więc no, ta tutaj ciągłość, że tak powiem, istnienia państwa Izrael raczej miała się słabo. Natomiast tak, oni tutaj jakby bazują swój argument na tym, że były jakieś traktaty międzynarodowe, tutaj został przytoczony między innymi traktat w San Remo, które uzasadniają istnienie państwa Izrael. Otóż ja powiem tak, faktycznie, jeżeli spojrzymy na stronę legislacyjną, musimy się zgodzić, że państwo Izrael ma prawo istnieć. Natomiast chyba wszyscy się zgodzimy, że nie wszystko, co jest uzasadnione prawnie, jest uzasadnione moralnie i historycznie. I właśnie tak było z państwem Izrael, ponieważ traktat w San Remo był de facto początkiem tak zwanego paktu Sykes-Picot, który jest niczym innym jak rozbiorem świata arabskiego. Arabowie do dzisiaj wspominają, że Sykes-Picot był bardzo, bardzo złym dla nich traktatem, nikt jakby nie liczył się tutaj z ludnością arabską, a jedynie byli jacyś reprezentanci, z którymi większość tak naprawdę tych ludów arabskich nie miało tutaj nic wspólnego. Analogicznie możemy stwierdzić, że Holokaust był w pełni uzasadniony, ponieważ przecież istniały jakieś legislacyjne podstawy dla wykonania właśnie takiego Holokaustu, prawda? No i tak jak tutaj już wspomniałem wcześniej, nieprzerwanie od XII wieku przytłaczająca większość mieszkańców tego regionu to byli muzułmanie, to była ludność arabska. Masowe migracje Żydów do tego terytorium
na to terytorium zaczęły się tak naprawdę w drugiej połowie XIX wieku. Jakikolwiek wzrost odnotowano tak naprawdę w 1890, kiedy było ich 43 tysiące około, na 450 tysięcy Arabów, tak podkreślę. I co tutaj trzeba po prostu podkreślić, to że Arabowie, którzy żyli na tych terenach od prawie tysiąca lat, bo tutaj od mniej więcej XII-XI wieku, mają większe prawo do tych ziem niż ludzie, którzy przyjechali z Rosji, z Polski, z Wielkiej Brytanii, ze Stanów Zjednoczonych, żeby te ziemie skolonizować. Też tutaj powiem, że może się oczywiście pojawić zarzut, że przecież Arabowie też migrowali i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie ma to żadnego znaczenia. Tu po prostu chodzi o to, że te ziemie były zamieszkiwane przez jedną grupę etniczną i uważamy, że ta grupa etniczna ma moralne i historyczne prawo do zarządzania tymi ziemiami. Dziękuję. Dziękuję również. No to z powrotem oddaję głos Arabiemu. Zapraszam. Okej, tak więc ja dostrzegam wiele przekłamań i wiele naciągnięć. Po pierwsze, grupy etniczne nie wykształcają naturalnie swego przywództwa. Istnieje tylko przywództwo polityczne. Grupy etniczne nie mają naturalnych przywódców, istnieją tylko przywódcy polityczni. Zakładając, że ktoś, kto powołuje się na bycie przywódcą danej grupy etnicznej, niekoniecznie musi reprezentować całą tą grupę etniczną. I na przykład w konferencji w Sanremo oczywiście uczestniczyli Arabowie i byli Arabowie tam, którzy się na te ustalenia zgodzili. Chodzi mi o to, że grupy etniczne nie wykształcają naturalnego przywództwa. Jest tylko przywództwo polityczne, które może powoływać się na rzekome przywództwo danej grupy etnicznej i rzekome reprezentowanie jej. Natomiast wszystkie grupy etniczne, które dostały jakiekolwiek państwa, państwa nie istnieją na podstawie tego, że dane grupy etniczne naturalnie wykształcają swoje przywództwo. Państwa istnieją na podstawie decyzji politycznych. Wszystkie państwa. Więc jeżeli chcemy uznać, że jakieś państwo jest uzasadnione lub nie, musimy to zrobić na podstawie decyzji politycznych i wtedy musimy ten sam standard przykładać do wszystkich innych państw, a nie jedynie wybierać państwo żydowskie jako jedyne, do którego będziemy przykładać standardy, do których nie przykładamy do żadnych innych państw. Jeśli chodzi o to, czy narody mają prawo do samostanowienia, bo skoro zakładacie, że większość ludzi ma prawo do samostanowienia, bo jest to jakiś tam naród, dlaczego, w takim razie gdzie prawo do samostanowienia mają Żydzi? W Europie? W Hiszpanii? W Ameryce? Czy może jednak właśnie tam na Bliskim Wschodzie? To jest pytanie, czy prawem międzynarodowym i czy moralnością, która kieruje się, która stoi, jakby stara się stać za prawem, nie jest uniknięcie konfliktów religijnych, nie jest uniknięcie konfliktów etnicznych, nie jest zażegnanie rozlewu krwi, przestrzeganie praw człowieka, przestrzeganie praw ogólnych i ustanowienie generalnie pokoju? Jeśli jest, to pytanie jest następujące. Dlaczego Żydzi mają być wyłączeni ze wspólnoty narodów, której należą się prawa gdziekolwiek i że mają prawo mieć prawo do swojego państwa? I dlaczego w takim razie całe ostatnie stulecie i wszystkie decyzje prawa międzynarodowego należy kwestionować tylko odnośnie jedynego państwa żydowskiego, a nie kwestionować ich odnośnie jakichkolwiek innych państw, które powstały na mocy dokładnie tych samych decyzji. I mówimy o prawie międzynarodowym, nie mówimy o prawie państwowym, więc porównanie na przykład do tego, że Holokaust był legalny według prawa niemieckiego, nie ma tutaj nic do rzeczy, ponieważ prawo międzynarodowe po I wojnie światowej jego zręby powstały właśnie, żeby uniknąć rozlewu krwi między narodami. Jego powstanie rzeczywiste, takie w dzisiejszej formie po II wojnie światowej, powstało po to, żeby właśnie uniknąć ludobójstwa jednego narodu na drugim. I pytanie jest takie, czy zależy nam na tym, żeby były przestrzegane prawa własności, prawa człowieka itd., itd. I teraz porównajmy Izrael, który powstał, który gwarantował równe prawa Arabom, równe prawa Żydom, który był państwem demokratycznym, wszyscy mieli prawa głosu, i kontra to, co było opozycyjną opcją, czyli żeby taki Izrael nie powstał, i wtedy można się domyślić, co by powstało. Poza tym, to nie jest tak, że kolonialiści dawali te ziemie komukolwiek chcieli. O te ziemie toczyła się wojna. Wielu różnych Arabów chciało zarządzać tymi ziemiami, tak samo jak wiele różnych Żydów. Natomiast zwycięzcy tej wojny,
Po to, żeby ta wojna dłużej nie trwała, postanowili ustanowić pokój i pokój został ustanowiony na tej podstawie, że ci, którzy stali po pewnej stronie zwycięskiej, dostali mandat i tak się składa, że zarówno Legion Żydowski walczył po stronie Brytyjczyków na przykład w Egipcie, ale też Legion Arabski walczył po stronie Brytyjczyków na przykład w Jordanii, czyli w Palestynie i dlatego obie te grupy zostały wybrane jako te, którym należą się te ziemie. Na przykład grupie, która reprezentowała Palestyńczyków, Brytyjczycy takiej opcji nie przyznali z samego początku, gdyż była to grupa, która w czasie wojny wspierała państwa osi nazistów. I pytanie jest takie, czy zależy nam, czy uważamy, że jedynym kryterium jest większość i obalamy cały ład międzynarodowy, nie zważamy na prawo międzynarodowe, ignorujemy wszystkie decyzje wszystkich ciał międzynarodowych od 100 lat, ignorujemy całą historię ostatniego stulecia, ignorujemy wszystkie zasady, wszystkie rzeczy, które działy się z poszczególnymi narodami, które się działy i jakby zupełnie nie zależy nam na tym, żeby nie było rozlewu krwi między tymi narodami, żeby żaden naród nie został poszkodowany. Jeżeli faktycznie chcecie to zrobić, to jest wasza jedyna droga. Jest obalić wszystkie kryteria, jakimi posługują się normalni ludzie, a więc ta debata musiałaby się zacząć od ustalenia kryteriów. Ale jest jeszcze druga opcja. Druga opcja jest taka, że tak naprawdę macie te same kryteria, tylko macie alternatywne kryteria wobec Izraela. A chyba nie muszę mówić, jak nazywamy takie zjawisko, kiedy ze wszystkich państw wybieramy państwo żydowskie tylko po to, żeby jemu stawiać podwójne standardy i wymagać od niego rzeczy, których nie wymaga się od żadnych innych państw. Okej, Rabi, okej. Czas się skończył. Trochę ci dodałem, ale już na razie tyle. Dzięki za wypowiedź. Teraz głos ma Mikołaj. Zapraszam. Ja zdaje się miałem odpowiadać na argument. Aha, okej. Mhm. Więc tak, tutaj Rabin powiedział coś w stylu, że oczywiście nie jest tak, że przywódcy danych grup społecznych wyrastają w sposób naturalny. Więc ja bym się w zasadzie spytał, kto reprezentował tą stronę arabską właśnie na tych wszystkich konferencjach, które podzieliły świat arabski. Otóż to byli ludzie wybrani przez tych, którzy ten świat arabski dzielili. Nie jest to oczywiście chyba zbyt sprawiedliwe, wszyscy się zgodzimy. Nie muszę po raz kolejny chyba powtarzać, że zgodziliśmy się, że owszem, pod względem tutaj legislacyjnym faktycznie prawo międzynarodowe uzasadnia istnienie Izraela. Nikt się z tym kompletnie nie kłóci. Natomiast, tak jak też wspomniał Rabin na początku, istnieją różne kryteria do oceny uzasadnienia. Tylko jednym z nich jest uzasadnienie prawne i Izrael oczywiście uzasadnienie prawne posiada. Natomiast jeśli, tak jak mówiłem, przyjrzymy się tutaj uzasadnieniu historycznemu i moralnemu, no to z tym uzasadnieniem jest gorzej, co już też wykazałem w mojej poprzedniej wypowiedzi. Natomiast tak, Rabin też zapytał w zasadzie, dlaczego uznajemy samostanowienie narodów, które ma rzekomo nie dotyczyć Żydów. Ja odpowiadam, że ależ oczywiście powinno dotyczyć również Żydów. Żydzi, którzy mieszkają w Polsce, również powinni mieć prawo samostanowić o sobie, tylko że podejrzewam, że z racji, iż byli mniejszością, nie przegłosowaliby raczej nic specjalnego. I właśnie dlatego ich nie dotyczy, ponieważ oni nie stanowili większości na ziemi, o której chcieli samostanowić. Oni przyjechali tam tak naprawdę w drugiej połowie XIX wieku, a większość z nich przyjechała po roku 45. I istnienie państwa Izrael zostało uzasadnione na podstawie paktów międzynarodowych, które podzieliły świat arabski i które Arabowie do dzisiaj wspominają jako rozbiory, a po drugie na podstawie tak naprawdę empatii, którą wspólnota międzynarodowa czuła po Holokauście do narodu żydowskiego. Też tutaj chciałem w zasadzie na tym skończyć, bo wydaje mi się nie ma tutaj do czego się więcej przyczepić, tak? Okej. Rozumiem, dzięki. Tak co? A więc dyskutant, współdyskutant Welschmerz twierdzi, jakoby uzasadnienie prawne międzynarodowe jest niewystarczające. To w takim razie i powołał się na uzasadnienie historyczne oraz moralne. Jednak jeżeli spojrzymy na historię szerzej, a nie tylko na wiek XX,
Możemy również zakwestionować moralne istnienie państw takich jak na przykład Stany Zjednoczone, które zostało utworzone przez ludność napływową na teren Ameryki Północnej, wypychając ludność, która mieszkała tam wcześniej i ogłosili samostanowienie wbrew temu, że stanowili większość w tym momencie, ale nie stanowili jej przez nieprzerwaną setki lat, tylko akurat w tym momencie i przy użyciu siły, jak i to był dominujący sposób ustanawiania suwerenności i niepodległych państw przez większość historii. Tak samo stwierdzenie, dlaczego Izrael ma być inny od innych państw, jeżeli inne państwa również walczyły o swoją niepodległość, tylko że Izrael akurat miał mniejszą ludność, ale pomimo tej mniejszej ludności udało się temu państwu wywalczyć teren, gdzie może naród ten zamieszkiwać bezpiecznie, nie będąc w niebezpieczeństwie egzystencjalnym, jak to było przez setki lat, to czy to nie jest właśnie moralnie uzasadnione, że w końcu znaleźli przystań po 2000 lat wygnania z tych właśnie ziem? Nie równie dobrze można stwierdzić, jeżeli twierdzimy, że wygnanie nie jest wystarczającym powodem, żeby obejmować suwerenność nad danym terenem, w takim razie dlaczego Polacy zasiedlali masowo Wielkopolskę, kiedy przez stulecie byli wypychani przez kolonistów niemieckich? Przecież tam mieszkali pierwotnie Polacy i oni próbowali po prostu przejąć ziemię, które historycznie stanowiły bardzo dużą wartość dla tej konkretnej społeczności i były uważane za integralną część jakiegokolwiek państwa, które miało się nazywać pod nazwą Polska. I tak samo było z przykładem państwa Izrael. Jedyne państwo Izrael, jakie istniało wcześniej w historii, było właśnie na tych terenach. Jeżeli już jakiś teren miał być wybrany, a chyba co do prawa samostanowienia narodów nie widziałem jeszcze żadnych obiekcji, to właśnie tam. To właśnie ten teren musiał ze stolicą w tamtych, właśnie na tych terenach byłby uzasadniony. Dziękuję. Dziękuję również. Głos oddaję Mikołajowi. Zacznę może od odniesienia się do argumentu z zasadnością powstania Stanów Zjednoczonych. Otóż XVIII-wieczne Stany Zjednoczone od powojennej Palestyny różni to, że były zamieszkane w większości przez ludność Otóż XVIII-wieczne Stany Zjednoczone od powojennej Palestyny różni to, że były zamieszkane w większości przez ludność chcącą mieć własne niepodległe państwo. Natomiast na terenach przyznanych Izraelowi większość ludności w 1947 stanowiła ludność arabska. Ponadto powtórzę, że zgadzamy się na to, że wszystkie narody oczywiście mają prawo do samostanowienia, jednak myślę, że wy musicie się też zgodzić na to, że moje prawo do samostanowienia kończy się tam, gdzie kończy się prawo do stanowienia innego narodu. Czyli nie mogę wejść komuś z butami do domu i powiedzieć, że teraz to moje państwo jest, nie twoje. Natomiast jako, że przyszło mi podsumować tę debatę oraz argumenty strony opozycji, chciałbym przypomnieć o tym, co zostało już powiedziane. Traktaty międzynarodowe są
są tylko tym, co postanowili pewni ludzie, tak samo jak prawo stanowione. Nie muszą one być sprawiedliwe oraz mieć na względzie to, co najlepsze dla tych, których one najbardziej dotyczą. Poza tym, jeśli wszystkie traktaty, prawa i tak dalej uznalibyśmy za uzasadnione, moralne, skończylibyśmy w świecie, w którym nie dałoby się podważyć zasadności tego, co robił rząd III Rzeszy, czy też Związku Radzieckiego. Sami Żydzi przed powstaniem idei syjonizmu prawie w ogóle nie zamieszkiwali terenów Palestyny, a o Jerozolimie co najwyżej wspominali w modlitwach i traktowali ją jako symbol. Wcześniej mało który Żyd myślał, aby odwiedzać te tereny w celach religijnych, a co dopiero kolonialnych. Może nie mało który Żyd myślał, aby odwiedzić te tereny, jednak po prostu tego nie robił. A co dopiero nie robił tego w celach kolonialnych, żeby się tam osiedlać. Większość zresztą przybyła tam dopiero po roku 1945. Arabscy muzułmanie natomiast stanowili tam większość przez prawie 1000 lat od powstania już nowego państwa Izraela. Żydzi nie mieli ani historycznego, ani moralnego prawa do tych ziem, właśnie ze względu na to, co przed chwilą powiedziałem. Kolonizacja i brak swojego państwa nie upoważnia jeszcze do tworzenia go na czyimś terytorium. Nie ma też znaczenia, że jakiś reprezentant Arabów zgodził się na wspomniane wcześniej traktaty międzynarodowe, czy też to, że Palestyńczycy później uznali istnienie Izraela. Ważna jest lokalna ludność i rok 1947, przynajmniej w kontekście tej debaty. Teraz jest czas dla publiczności. No dobrze. Czy chcecie dokończyć po prostu między sobą i wówczas później? Ja bym chciał dokończyć jeszcze chwilę. Dobrze. Ja też bym się chciał odnieść później do tego, co robi. No po prostu można kontynuować. A potem... No to tak krótko i przejdziemy już do publiczności. Nie, to, co teraz zostało przedstawione, to jest bardzo duża seria nieporozumień, bo po pierwsze na terenie, na którym Izrael w 1947 roku ogłosił niepodległość, większość mieli Żydzi. I to znakomitą większość. Przemożną większość, zarówno pod względem własności ziemi, jak i pod względem ludności. Więc to jest po prostu nieprawda. Dopiero Izrael, który się rozszerzył po wojnie o niepodległość, miał trochę więcej Arabów, ale nadal miał większość ludności żydowskiej. Natomiast to, co ty mówisz, że Żydzi uważali Jerozolimę jako symbol, to wyjaśnij mi, dlaczego jest tak, że na cmentarzu żydowskim w Jerozolimie masz groby z każdego wieku, a nawet z każdej dekady każdego wieku. Dlaczego? Właśnie dlatego, że wielu ludzi chciało tam właśnie jechać, a władze, najpierw głównie tureckie, wcześniej arabskie, później tureckie, później angielskie, miały specjalne zakazy, żeby Żydzi nie mogli tam jechać. Dlaczego? Bo oni bardzo dobrze wiedzieli, że to jest żydowski kraj i Żydzi będą chcieli tam przyjechać. I po prostu był polityczny zakaz, że Żydzi nie mogli tam jeździć, się osiedlać. Jedynie na co pozwalano, to pozwalano starym Żydom emigrować tam, bo bardzo wielu Żydom zależało na tym, żeby umrzeć w Izraelu. Chociaż, żeby jak już Żyd kończył 80 lat, to wyjeżdżał do Izraela, żeby ostatnie kilka lat tam spędzić. To na to na przykład Turcy pozwalali. I Arabowie też zresztą. I więc samo to, że istniały prawa, które musiały zakazywać Żydom jeżdżenia do tamtej ziemi, i to wprost zakazywać Żydom jeżdżenia do tamtej ziemi, świadczą o tym, że to nie jest tak, że Żydzi nie chcieli tam jeździć. Chcieli tam jeździć. Tylko nie mogli. Ponieważ były polityczne przeszkody. A Żydzi nie mieli wtedy politycznej mocy, nie mieli państwa, właśnie dlatego potrzebowali państwa. Ja tylko, czyli chcesz po prostu powiedzieć, że status Izraela jest taki sam jak status na przykład Australii, Kanady, Stanów Zjednoczonych, tak? W jakim sensie? No w sensie uzasadnienia i tego jego prawa do istnienia, że jest mniej więcej taki sam jak Australii, Kanady i Stanów Zjednoczonych, tak? No, jeśli... Wydaje mi się, że dobrze cię... No to jestem w stanie z tym się zgodzić. Plus jeszcze jestem w stanie przyjąć to, co mówiliście w trakcie debaty, że zgodne z prawem międzynarodowym jest istnienie Izraela. Jestem w stanie na te rzeczy się zgodzić. Na co nie jestem w stanie się zgodzić, to że ty mówisz, że na czyichś terenach, że Żydzi założyli państwo na czyichś terenach,
To znaczy, ty każesz nam a priori założyć, że te tereny należą się komuś. Pytanie komu? Organizacji Wyzwolenia Palestyny, tak? Czy komu? Bo pytanie na czyichś terenach, czyli na czyich terenach i na jakiej podstawie uznajesz, że te tereny są czyjeś, a nie nasze? Ja nie muszę w zasadzie tutaj mówić, ani się też zgadzać z tezą, w sensie moją tezą jakby. Na potrzeby debaty przyjąłem pewne stanowisko, nie? Jak uzasadnisz to, że... Przepraszam bardzo, to jest zmiana tematu w tym momencie. Natomiast to jest no właśnie trochę... Nie. Jak uzasadnisz to, że setki hektarów w Galilei, które Żydzi kupili za pieniądze od Arabów, nie należą się Żydom, nie, tylko należą się Arabom? Nie, Weltschmer, chciałeś coś dodać, była twoja kolej, możesz się wypowiedzieć. Przede wszystkim my nie musimy odpowiadać na pytanie, komu się należą te ziemie, komu nie, ponieważ my odpowiadamy tylko na treść tutaj tezy. Ale ja się odwołałem do wypowiedzi. Ponieważ jakby tutaj debata jest o tym, czy istnienie państwa Izrael jest uzasadnione, czy nie. My nie musimy podawać alternatywy. Druga sprawa to tutaj rabbi powiedział, że na terenach, na których utworzono państwo Izrael w 1947 roku Żydzi stanowili mniejszość. Chciałem powiedzieć, że to jest nieprawda. Większość. I absolutnie to jest nieprawda. Jedyny region, w którym Żydzi byli blisko większości, nie stanowili większości, to był dystrykt Jerozolima, w którym stanowili 40% względem 41% muzułmanów. Wszędzie indziej Żydzi stanowili większość. Jeszcze zdaje się dystrykt Hajfy, z tego co tutaj widzę 47-38, więc poza tym Żydzi wszędzie stanowili mniejszość. Ale tak jak mówiłem, nie chciałbym tutaj schodzić na tematy Stanów Zjednoczonych, nie chciałbym tutaj schodzić na tematy tego, co jeśli nie Izrael, ponieważ to jest już po prostu poza jakby tematem naszej rozmowy, tak? No dobra, okej. Okay. Rabi, czy chciałeś jeszcze coś dodać na krótko, na szybko w temacie, czy... Chciałem dodać, że na pewno było tak, że na terenach, na których w 1947 roku Izrael ogłosił niepodległość, było więcej Żydów niż Arabów. Czyli na tym terytorium, na którym Żydzi ogłosili niepodległość, było więcej Żydów niż Arabów. Okej. Dobra, chętnie zobaczę statystyki, podoba się. Dobra, to tą kwestię możemy sobie wyjaśnić już poza debatą. Jest czas na pytania od publiczności. Czy ktoś... W formie pisanej chcemy, czy w formie... Jak ktoś chce zadać pytanie, to niech napisze i go odmutujemy. No. Tak, w ten sposób, żeby było... Dokładnie. Nie było bałaganu. Więc kto chce, to niech napisze, że chce i jakie pytanie. Tylko na głupie pytania będę ja odpowiadał, a na normalne to będzie kierowane do uczestników. To nie ma sensu. O, dobra, towarzysz Fokacz, już cię odmówię. No, ja mam takie pytanie do strony opozycji, czyli do tej strony, która twierdzi, że powstanie państwa Izrael nie było wystarczająco uzasadnione, że skoro uznaje prawo do samostanowienia narodów, to dlaczego uznaje tylko połowicznie? W tym pytaniu chodzi mi o to, że Żydzi, kiedy mieszkali jeszcze na tych terenach, nie uznawano ich prawo do samostanowienia narodów. Więc... Znaczy rozumiem, o co ci chodzi, więc ogólnie debata jest o tym, czy było uzasadnione w roku 1947, natomiast ja powiem od siebie, że kiedy oni zostali wypędzeni w tym trzecim czy czwartym wieku naszej ery, to faktycznie Rzymianie zrobili bardzo nieładnie i niepodważnie. Okej, rozumiem, że tyle. Dzięki. Dobra, towarzysz. Ja tylko chciałem, żeby rabbi po prostu podał źródło swoich statystyk. To właściwie nie jest pytanie, tylko żeby rabbi to usłyszał ode mnie. Jasne, no to no ja już poprosiłem. To waszym zdaniem, jakim cudem Żydzi wygrali? W Izraelu były pierwsze wybory demokratyczne, to jakim cudem Żydzi je wygrali, skoro Arabów było więcej? Potraficie to wyjaśnić? Nie, natomiast potrafimy pokazać statystyki. A, czyli co? Czyli Arabowie głosowali na Żydów? Nie wiem, ale statystyki wskazują, że Żydów nie było. A tak nie jest do dzisiaj? Znaczy jest tak do dzisiaj, ale na pewno nie większość.
No dobra, to na razie czekamy jeszcze na jedno pytanie, bo ta kwestia to będzie raczej kontynuowana już na luzie poza debatą. No bo jak chcecie, no masz, no pisie. Ja, ale naprawdę ktoś sugeruje, że na terenie jak powstał Izrael, kiedy Izrael i stał się niepodległym państwem, to uważacie, że tam była większość Arabów w Izraelu? I co się stało z tymi Arabami nagle? Ja nic nie sugeruję, ja tylko chcę źródło, bo na razie jedyne co widzę to statystyki, które przeczą temu, co Rabi mówi. Ale to jest kwestia jakby tutaj nie tego, a dlaczego skoro ich była większość, to czemu nie wygrali wyborów i tak dalej? To jest kwestia statystyki. I statystyki są wobec tutaj... Nie, bo statystyki wasze statystyki liczą cały teren Palestyny i na całym terenie... Podzielone Palestyny. Na dystrykty. Podałem ci statystyki według dystryktu. Według tego dystryktu... Ale ten podział nie był na żaden dystrykty, tylko podział był na dwa państwa. Po prostu. Czy tutaj widzę liczba ludności w 1945 roku według dystryktów. Jest tu uwzględniony m.in. poddystrykt Hajfy, w którym faktycznie Żydzi mieli 47%, Jerozolimy, w którym mieli 40%, no i tutaj jeszcze widzę jeden, w którym jest 72%, natomiast w większości Arabowie mieli większość. Mam pytanie tylko, które zadałem w trakcie debaty, ale nie zostało, czy nie słuchaj, tak? To czy widzicie, że państwo nie powstało w sposób sprawiedliwy? To w takim razie proszę wymienić choć jedno państwo, które powstało w sposób sprawiedliwy. My nie musimy odpowiadać na to pytanie, ponieważ dyskutujemy o tym, czy państwo Izrael powstało w taki sposób. Ale jakiś odnośnik nieważne, musi czy być. Inne. Nie musi być żadnego odnośnika. Analizujemy to, czy państwo czy uzasadnione było powstanie państwa Izrael w roku 1947. Nie musimy podawać żadnej alternatywy, podawać przykładów, że mogłoby być. Zgodziliśmy się, że bo wasza strona ma tylko dwie opcje do wyboru. Albo musicie przyznać, że przegraliście i jest uzasadnione, albo musicie przyznać wam, że nie jest uzasadnione, tak samo jak większość innych państw. Czyli Izrael ma taki sam status jak większość państw. Musielibyście to przyznać. Ustaliliśmy. Że są dwie opcje. Że albo Izrael jest nieuzasadniony, ale wtedy ma status taki sam jak większość państw i na to się jestem w stanie zgodzić, nie? Albo jest uzasadniony, na to też jestem w stanie się zgodzić. Natomiast na co nie jestem w stanie się zgodzić, to że będziecie stosować podwójne standardy wobec Izraela, to znaczy będziecie wobec Izraela stawiać wymagania, których nie stawiacie wobec żadnych innych państw. I będę jeszcze wtedy oskarżał was o to, że robicie to wobec tego jednego państwa, tylko dlatego, że jest to państwo żydowskie. I chyba nie muszę mówić, jak nazywać to zjawisko, nie? Ale skąd wiesz, że nie stawiamy takich wymagań wobec innych państw? My rozmawiamy teraz o państwie Izrael, tak? No to poza tym. Dobra, to... Państwo Izrael ma inne kategorie niż... Nie mówimy, że inne. My nawet uznaliśmy, że państwo Izrael pod względem legislacyjnym, pod względem prawa międzynarodowego jest jak najbardziej uzasadnione, tak, no właśnie, ale uważamy, więc ja mówię, więc dlatego, czy przyznajesz, że wynikiem debaty jest to, że albo państwo Izrael jest uzasadnione, a jeśli nie, to jest tak samo nieuzasadnione jak większość innych państw i po prostu ty się po prostu nie zgadzasz z całym ładem międzynarodowym i z ostatnim całym 100 lat historii nie akceptujesz ostatnich. Wydaje i wtedy musiałbyś to przyznać. Że nie akceptujecie po prostu, że istnieje coś takiego jak państwo, które istnieje moralnie. Czyli jesteście anarchistami? Czy jak? Nie, czyli my po prostu uważamy... Nie, my uważamy, że państwo Izrael nie miało historycznego i moralnego prawa powstać, natomiast miało prawo pod względem tutaj legislacyjnym, tak jak już wspomniałem kilkukrotnie. Ale czym się moralnie różni powstanie Izraela od powstania Australii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wysp Owczych, Możemy udać się na debatę na temat Australii, Wysp Hongkongu. Możemy udać się na debatę na temat Wysp Owczych Australii, kiedy się przygotuję na temat Australii i Wysp Owczych. Dobra, to może ja zadam takie pytanie od marszałka. Ja chcę, żeby wszyscy widzowie zauważyli, na czym polega zawsze sedno tych debat na temat Izraela. To znaczy Izrael jest traktowany zupełnie inaczej niż wszystkie inne państwa. Od Izraela wymaga się, żeby jego wojsko nigdy nikogo nie zabiło.
Bo jak izraelskie wojsko kogoś zabije, to jest tragedia, nie? Każde inne wojsko, wiadomo, zabija, nie? I nikt na to nie zwraca uwagi. Od Izraela, od powstania Izraela się, żeby Izrael powstał najlepiej w ogóle, nie wiem, żeby cały świat zaprosił Izrael, czy Izraelu, czy łaskawie mógłbyś powstać. I Izrael powiedział, okej, powstanę. Tego się wymaga od Izraela, nie? Bo inaczej, jeżeli to było inaczej, to się mówi, że Izrael nie mógł powstać. Pytanie jest, czy jeżeli będziemy te same standardy stawiać innym państwom, które państwo się ostanie? Dlatego ja mówię, możesz, jeżeli chcesz obalić cały ład światowy, zignorować ostatnie 100 lat historii i wszystko to wrzucić na świetnik i powiedzieć po prostu, że nie zgadzasz się z całą rzeczywistością od ostatnich 100 lat, okej, zgadzam się wtedy z tobą, wtedy masz prawo, ja wtedy uznam, że jesteś konsekwentny. A inaczej będę nazywał cię antysemitą, ponieważ będę myślał, że jest tak, że być może jest powodem tego, że akurat ze wszystkich państw nie atakujesz państwa czeskiego, węgierskiego, duńskiego, tylko akurat żydowskiego. Ja może powiem, o co nam chodziło pod względem moralnym i historycznym. Otóż uważamy, że ludzie, którzy mieszkali na tych terenach od 1000 lat około, mają do tych terenów większe prawo niż ludzie, którzy tam przed chwilą przyjechali. I to nie ma znaczenia, czy przyjechaliby tam Żydzi, Haitańczycy, Polacy, Anglicy. No właśnie, czyli przyznajesz, że status Izraela jest mniej więcej taki jak Kanady, Stanów Zjednoczonych, powiedzmy sobie nawet Anglii, bo w sumie Anglią rządzą ci ludzie, którzy tam przyjechali nagle i zaczęli rządzić Anglią. Różne takie, wiesz, różnie było, nie? Ale z takich nowszych państw, to Kanada, Australia, Stany Zjednoczone, właśnie różne. Myślę, że legislacyjnie mają podobne uzasadnienie. A moralnie? No to wtedy możemy pójść na debatę na temat Australii i Wysp Owczych. Widzę, że to jest bardzo trudne pytanie dla was. Tak, ponieważ jest poza tematem. Nie, no dobra, imperator chciał coś powiedzieć. Ja rozumiem, że strategicznie unikasz odpowiedzi, ponieważ wiesz, że byłaby ona dla ciebie druzgocząca. No. Imperator chciał coś powiedzieć. Nie wiem, jak ktoś go może, to niech odmutuje. Halo, halo? O, mm-hmm. O, dobra. Dziękuję za głos. Osobiście uważam, że ten argument z tym, czy każde inne państwo ma takie same prawo jak Izrael, nie ma tutaj oddziaływania, ponieważ nie, o taką Australię nie toczy się spór między dwoma grupami etnicznymi. Więc nie można nałożyć tego samego szablonu myślowego. Okay. Ale o Cypr i Saharę Zachodnią się toczą. No tak, ale... Nie, no nie. I mogę wymienić jeszcze więcej przykładów. Dobra, okej, czyli imperator, tyle chciałeś? Tak, to wszystko. Powiedzieć? Dobra, to może ja coś zadam, jakieś pytanie. Kiedyś myślałem właśnie nad tym, jak powinien przebiegać proces tworzenia państwowości żydowskiej w rejonach Palestyny, czy Syro-Palestyny, jak to się tam nazywało, tak nazywało, doszedłem do pewnego konsensusu, czyli państwo federacyjne na wzór Bośni i Hercegowiny, czyli mieszkają sobie tam 2-3 narody, w przypadku Bośni 3, w przypadku Izraela 2 i po prostu państwo byłoby jedno i wewnątrz struktur po prostu stanowiska prezydentów, premierów i tak dalej byłyby podzielone. Jak obie strony zapatrują się na taką opcję? Nie chcą, obie strony tego nie chcą. Z tego co ja wiem, to znaczy nie jest tak, że nie ma takiej propozycji, ale najczęściej jest to propozycja, która była kiedyś tam proponowana, bo właśnie z samego początku syjoniści właśnie czegoś takiego chcieli. Czyli chcieli jakby takiego dwunarodowego państwa, takiej Czechosłowacji. Wiesz co chodzi, żeby były dwa, albo takiej jak coś jak Wielka Brytania, że będzie parlament brytyjski, parlament szkocki i tam wiesz. Aha, tak. Aha. No rozumiem. Chcieli, ale Arabowie od samego początku odmawiali tego zawsze, po prostu, nie chcieli tego zrobić. Nie? Znaczy no, tutaj racja. Jest ta rzecz, na którą się zgodzili. Zresztą dzisiaj jest coś takiego, no bo autonomia palestyńska, ludzie nie wiedzą, ale kto zbroi autonomię palestyńską? Izrael ją zbroi.
Kto szkoli policjantów Izraela? Kto szkoli palestyńską policję? Izrael, nie? Wiesz, i tak dalej, i tak dalej. Więc to dzisiaj już jest tak, że ta cała autonomia palestyńska, to ona jest po prostu częścią Izraela, tak naprawdę. No, tak, wydaje mi się, że strona zarówno izraelska, jak i palestyńska ma problem z tym, z rozwiązaniem z dość pragmatycznych powodów, że to są po prostu strony ze sobą mocno skłócone. I gdybyśmy stworzyli państwo wspólne izraelsko-palestyńskie, to jedna po prostu strona objęłaby tam władzę i wprowadziła ostatecznie swoje państwo. Mogłoby się tak skończyć jest, tak, że właśnie, Palestyńczycy utworzyli po prostu właśnie Palestynę z tego państwa. Tak jest, Żydzi... albo... Tak jest, tak jest. I właśnie dlatego nie ma to sensu, bo po prostu zresztą zarówno Żydzi chcą mieć państwo żydowskie, po prostu. I to jest coś takiego, że nawet lewacy w Izraelu chcą mieć państwo narodowe i koniec. Po prostu, bo trudno jest człowiekowi, który tam mieszka i który widzi, bo ludzie muszą to trochę zrozumieć. Wiesz, że jak mieszkasz w Izraelu, to tam w telewizji masz co prawda CNN gdzieś tam i tak dalej, jakieś tam, nie wiem, niemieckie stacje i tak dalej głównie, ale nie masz takich typowych europejskich telewizji. Masz BBC, jakąś niemiecką stację, jakąś francuską, CNN i tak dalej, ale przede wszystkim, co ludzie oglądają, to oglądają stacje hebrajskie, arabskie i rosyjskie. No. Okej. Okay. I tak jest, że tam są, i tam ludzie mają naprawdę inną świadomość polityczną niż to, jak ludzie postrzegają z Europy ten Izrael. I właśnie w Izraelu jest coś takiego, że wszyscy to jakby tak bardzo dobrze rozumieją, że po prostu dlatego właśnie w Izraelu lewica, taka prawdziwa lewica, która by chciała głosić to, co głosi lewica europejska, ona tam nigdy nie dojdzie, nie może dojść do władzy po prostu. Bo nawet lewacy izraelscy wiedzą, że no okej, okay, lewactwo lewactwem, ale chcemy żyć. No. No okej. Okay. Towarzysz Fokacz miał jeszcze coś do powiedzenia, proszę. Czy ja najpierw chciałem, znaczy trochę pytanie, trochę, bo najpierw się do czegoś odniosę, a potem się zapytam też. W sensie to jest takie połowiczne pytanie, można rzec. Bo imperator powiedział, że w przeciwieństwie do Izraela, czy tam Palestyny, nie toczą, o Australię i USA, czy tam nie toczą się spory między dwoma grupami etnicznymi. Ale jeszcze niedawno, kilkadziesiąt lat temu, zarówno Indianie amerykańscy, jak i aborygeni były pewne protesty. A jeszcze kilkaset lat wcześniej dochodziło do wojny regularnej. I też nie dochodzi do tych teraz tych statków. No ale na przykład... Poczekaj, Rami, dokończ. I teraz nie dochodzi do tych starć między tymi dwoma grupami, gdyż jedna druga grupa, zarówno w Australii, jak i w USA, po prostu wymordowała i zamknęła w rezerwatach drugą. I nie wiem, czy to jest dobre porównanie i dobry przykład, to co powiedział imperator, bo to jest proponowanie zrobienia tego samego, bo inaczej to nie będzie tak samo jak w USA i w Australii. I jeszcze tutaj było takie, ja chciałem się jeszcze zapytać, bo ktoś tutaj chyba powiedział, że odnośnie tego państwa i żeby stworzyć wspólne państwo izraelsko-palestyńskie, to czy według niego by nie było żadnych tarć kulturowych między tymi dwoma? To ja tak zaproponowałem i no, tarcia są mimo wszystko, tak? W Bośni właśnie tak biorę za co sobie Bośnię, bo tam też była bardzo, bardzo ciężka sytuacja, no i ustalono takie granice takiego kraju, gdzie mieszkają trzy narodowości różnych wyznań i jakkolwiek to funkcjonuje. Nie ma otwartego konfliktu, nie ma jakby... Rzadko dzieją się jakieś takie bardzo poważne rzeczy, natomiast no, w Izraelu co chwilę się coś dzieje. To też fakt, że istnieje dużo grup terrorystycznych, Hezbollah, Hamas i tak dalej, które no, czynnie oddziałują na ten region. W Bośni takich grup nie ma. No. A jeszcze mogę coś dodać tak pod koniec? Czy... Tak, tak, proszę. Bo powiedziałeś jeszcze, że odnośnie, ale właśnie czytałam ostatnio parę artykułów, że w Bośni znowu dają się tendencje nacjonalistyczne. I też się powołałeś na wcześniej jeszcze na przykład bodajże Czechosłowacji i... Znaczy Czechosłowacji jeszcze... ja nie dodawałem, ale
No to te wszystkie państwa, takie międzynarodowe federacje multikulturalne, z reguły kończą się rozpadem i wojną domową. I ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł powołanie się na tego typu model, bo ten model po prostu nie działa. I o tym też właśnie powiedzieliśmy właśnie w odpowiedzi na to, że nie skończyłoby się to najlepiej, bo koniec końców i tak jedna strona przejęłaby władzę, tak? I utworzyłby się tam albo Izrael, albo Palestyna i na tym by stanęło po prostu. Jest tak? Zbyt duża nieufność na tym etapie jest. Ja nie mówię, że to jest teoretycznie niemożliwe. Ja nawet nie mówię, czy ja bym jakby to zaakceptował, wiesz co chodzi? Tylko po prostu to jest nierealne, bo jest zbyt duża nieufność i cokolwiek Arabowie nie zrobią, nawet w dobrej wierze, to Żydzi będą podejrzewać, że oni to robią chytrze, a cokolwiek Żydzi nie zrobią w dobrej wierze, Arabowie będą podejrzewać, że oni to zrobią chytrze i że taki spisek i podstępne. I po prostu nie ma zaufania i po prostu to nie ma sensu i takiego czegoś próbować robić, nie? I tylko właśnie to zawsze moralni ludzie, tacy, którzy uważają się za moralnych niż inni i chcą pouczać moralnych, na przykład, i to są tacy ludzie, którzy mówią, ja na twoim miejscu zachowałbym się lepiej, na przykład ja na twoim miejscu bym nie stchórzył, tylko zachowałbym się odważnie. Wiesz, ja na twoim miejscu nie doprowadziłbym do wojny, tylko do pokoju, wiesz, tylko że nie bierzesz za to żadnej odpowiedzialności, bo w razie wojny nie twoja rodzina zginie, tylko i czyjaś. Wiesz, o co chodzi? Więc łatwo być moralnym na czyjś koszt. Łatwo być mieć wyższą moralność na czyjś rachunek, po prostu. Okej, okay. Czekamy jeszcze na jakieś pytania. Myślę, że to już jest koniec, że możemy uwolnić wszystkich i pozwolić mówić. Myślę, że tak. Tak. Nie wiem, jak ktoś ma możemy, wiecie, kiedyś możemy na podobny temat pogadać jeszcze raz. Zresztą to była tylko taka próba i eksperyment, ale udało nam się trochę. No, ja też trochę... Mogło być lepiej, ja też jestem trochę wkurwiony, mogło być o wiele lepiej, ale jakoś wyszło, więc nie jest tak źle. Mogło być gorzej, nie? No. Wiesz, co mi bardziej chodzi o to wcinanie, ja specjalnie czasami nie przerywałem.